Dzień dobry się z Państwem. W środę mijamy znak. No i właśnie wjechaliśmy do naszych czeskich przyjaciół. A to oznacza, że trzeba będzie jeździć bardzo przepisowo, bo mandaty bolą. Znaczy, że jeździmy tak samo, bo wiadomo, że w Polsce też jeździmy. Nieprawda. Prawda. Nie łamiemy przepisów jakoś bardzo, ale czasem nam się to zdarza. Tutaj się zdarzyć nie może. Nie możemy sobie na to pozwolić. A wjechaliśmy już na teren Czech, gdyż, bo ponieważ jedziemy do Dolnej Morawy. Tak sobie to spolszczę. Jest tam ścieżka w obłokach i z tego, co czytałam, to chyba najdłuższy w Europie? Most taki wiszący. Most taki wiszący. W Europie czy na świecie? Nie. Coś takiego. Sprawdzimy to jeszcze na miejscu i wrócimy do Was z tą informacją. W każdym razie będzie dzisiaj trochę atrakcji. Szkoda, bo nie wiem, czy widzicie, zrobiło się szaro-buro i ponuro. Przez ostatnie kilka dni, czyli od soboty właściwie do wtorku, przez 4 dni mieliśmy przepiękną pogodę. Dzisiaj też nie będzie jakoś bardzo zimno, ma być 16 stopni, jak dojedziemy na miejsce. No, natomiast będą przelotne deszcze, widać już, że to niebo nie jest takie pięknie niebieskie, więc trochę szkoda, dlatego że to na tą część tygodnia mamy zaplanowane te fajne atrakcje, czyli właśnie dzisiaj ta ścieżka w obłokach, jutro planowaliśmy wybrać się do Ostrawy, do zoo, w piątek chcieliśmy zwiedzić, a w zasadzie odwiedzić taki fajny park w przy Katowicach. Oni na to mówią chyba polskie Malediwy. Bardzo urokliwe miejsce i chcieliśmy też odwiedzić śląską Prochibicję, żeby spróbować tych pyszności, które widzieliśmy u Książula i nie tylko, bo o śląskiej Prochibicji słyszeliśmy już wcześniej. Ale tak, no, dużo planów. Miło byłoby, gdyby pogoda była taka, wiecie, gdyby było takie słoneczko jak wcześniej, ale nie ma co marudzić, mamy to, co mamy. Jedziemy. Czeka nas, słuchajcie, kawał drogi. 215 km jeszcze przed nami. Wrócę do Was, jak będziemy na miejscu, chyba że wydarzy się coś fajnego po drodze. No i jednak do Was wracam, bo przed nami pierwsza ciekawostka. Andrzej po raz pierwszy skorzystał z czego? Z ogranicznika prędkości w samochodzie. Ustawiamy sobie prędkość, można wcisnąć gaz bardziej niż się by chciało i nie przekroczymy prędkości. Tak, przyda nam się tu, bo Czesi nie mają tolerancji, jeżeli chodzi o, wiecie, pomiary. Wystarczy, że jedziecie o 1 km za szybko i już nie jest dobrze, moi drodzy. Więc trzeba się bardzo pilnować. No, to jedziemy. Dziś śmieszna podróż, ale właśnie z powrotem wjechaliśmy na chwilę do Polski, więc Andrzej wyłączył ogranicznik? Nie, jeszcze nie. Teraz do Dzina. Nie, no, siedziałem 50 do 50. Tak. I będziemy tacy. Ciekawe, jak długo będziemy w tej Polsce, Andrzej, bo może można nadgonić trochę drogi. Fajnie, fajnie, powiem Wam, zapowiada się ta podróż długa, nie za szybka. Nie, no mamy winietę, więc potem lecimy autostradą. Tak, będziemy potem wjeżdżać na autostradę. Ogarnialiśmy winietę wczoraj przez internety, bo się da. Tak, 35 zł. 35 zł, tak, za jeden dzień. Jesteśmy już coraz bliżej, zostało nam pół godzinki. Zobaczcie, jakie slalomy nas tutaj czekają. Powiem Wam, że takie te zakręty są dosyć ostrawe. No tutaj już tak się robi górzyście. Ogólnie całkiem dobrze się chyba jechało, prawda, Andrzeju? No, większość pusto. Drogi jednak jakieś tempomaty i tak dalej było pustawo. No tutaj już zakręty, więc coś się dzieje. Mam takie wrażenie, chociaż wiecie, no w Polsce jeździmy głównie tam w stronę nasze rodzinne, że tutaj przy trasie jest mniej miejscowości, w sensie z trasy widać mniej miasteczek, ale jest bardzo ładnie i zielono, tak naprawdę przyjemnie dla oka, także fajnie. No powiem Wam, że te zakręty tutaj to takie po prostu konkretnie, już serpentynki nam się zaczęły, także bardzo fajnie. Pół godzinki będziemy na miejscu, powiem Wam, że już nie mogę się doczekać. Tutaj jest ładne słoneczko, oby ono się utrzymało, bo z atrakcji, które mamy przewidziane, na pewno widoki byłyby bardziej zacne właśnie z takim słoneczkiem w tle. No ale zobaczymy, co będzie za pół godzinki. My, podróżnicy, dojechaliśmy na parking. Parking, moi drodzy, kosztuje 100 koron za caluteńki dzień. A
teraz idziemy w poszukiwaniu toalety. Chociaż nie wiem, jak toaleta jest po czesku. Też toaleta? Jest tu bardzo ładnie. Już wam to pokazuję, bo w sumie to jest ciekawsze niż moja facjata. Górzyście. A my wybieramy się o tam. Na tą dziwną, drewnianą konstrukcję. Najpierw musimy kupić bilety. Można kupić przez internet, słuchajcie, ale my nie byliśmy pewni, który pakiet powinniśmy wybrać, więc stwierdziliśmy, że wolimy zapłacić więcej w okienku i mieć pewność, że wybraliśmy dobrą rzecz. Okazuje się, że sfrajerzyliśmy, słuchajcie, bo już nie kupuje się biletów w okienkach, tylko są do tego automaty. I zakup wygląda tak samo jak przez stronę internetową, a na stronie internetowej byłoby sporo taniej. No kilkadziesiąt złotych. No dobra. No, no to na obiad już by było. Także mądry Polak po szkodzie. O, a to co to? Coś fajnego. Ale najpierw toaleta, a potem wjeżdżamy na górę. Zgorzyłam i kazałam zapiąć nam barierki i teraz Andrzej jest okapany. Przepraszam, ale nie chciałabym jechać niezapięta, bo bym się bała, że spadnę. No. Powiem wam, że takie mam... wysoko jesteśmy. Fajnie. Ekstra. No nie wiem, powiem wam, że tak... Ekstra. I zobaczcie, tam są te saneczki, którymi będziemy jechać i tam są właśnie te, to po lewej takie zakrętasy są. Ekstra to jest. Czuję, że się trochę boję. Powiem wam, naprawdę. To dziwne, bo uwielbiam rollercoastery i wysokości, ale tak jakby staram się nie zerkać w dół. A te kolejne... Ja pierdolę, gdzie zaczął złom. No co to, one tak gładziutko jeżdżą, to jest taki smooth. Super. O nie, chyba nie dla Kasieńki góry jednak. Zobacz, jakie super te zakrętasy są. Nie, nie. Nie wiem, czy mi się podoba to, co będziemy tu robić. Jedziemy o tam na górę, słuchajcie, na taki ten... na taką ścieżkę właśnie. I ona jest fajna, bo można się wspinać takimi skrótami, to są takie pajęczyny, albo można iść po prostu sobie właśnie ścieżką. Także tak. Tak wjechaliśmy i tak będziemy zjeżdżać. A czy tutaj widać gdzieś ten most, którym my będziemy przechodzić? Nie widzę go, pewnie będzie gdzieś po drugiej stronie. No ale dobrze, kochani, tak jest. O, tak wam pokażę. No, jest pięknie. Jest bardzo ładnie. A oto mój przystojny mąż, mokry z mojej winy. O Boże. Not cool. Superancko. Zobacz, jakie to są od tych saneczek takich. To wszystko te saneczki? No, będziemy tym jechać. Super. Trochę wycykorzyłam, ale może będzie dobrze. Dotarliśmy. Nawet nie obsrałam zbroi. Chociaż momentami byłam blisko. Andrzej mówi, w końcu nie ja cykorzyłem, tylko ty. Taki wspierający mąż. Tam w dół, czy tutaj? Nie mam pojęcia. Zdecyduj się. Nie wiem, w którą stronę iść. No ale dobra, idźmy tutaj. Tak się to wszystko prezentuje. No, wygląda to imponująco. Zastanawiam się, czy dobrze idziemy. Najwyżej się cofniemy. Mamy, słuchajcie, czas. Nie ma tu żadnego limitu czasowego. Parking kupujecie na cały dzień, więc tak naprawdę można trochę tutaj sobie pochodzić i pozwiedzać. Także tak, idziemy teraz w stronę ścieżki. Dobra, słuchajcie, a tak to wygląda już z bliska. Robi wrażenie. Ja wyglądam dziwnie. Bluza. Dlaczego? Na kurtkę. A bo Andrzej ma bluzę na kurtkę, bo bluza jest większa od kurtki. Nie, no powiem wam, już jest bardzo fajnie. Zjeżdżalnią? Można zjechać zjeżdżalnią. A no to nie trzeba było kupić tego biletu? A, trzeba było kupić, sorry, tak. Na zjeżdżalnię jest dodatkowo płatne. To jest taki, wiesz, DLC. Trudno. No. Także tak. Będziemy się wspinać. Ale czat, nie? Jakie to jest ten most, co będziemy nim szli? Ale super! Oj, oj. Czy warto było szaleć? Tak. Super. A to nie trzeba iść w jedną i w drugą stronę? Nie. Nie? On jest tylko w jedną stronę. Można nim przejść. A jak się wraca? Pewnie jakoś normalnie dołem. 2 kilometry się potem wraca tutaj z powrotem. Więc gdzieś tam te ścieżki muszą prowadzić.
mój babasek rusza skrótem. Ja wolę przejść dookoła. Andrzej, wypadnie mi wszystko. Zgubię kamerę, telefon. Wypadłoby mi wszystko. Kamera, telefon. Andrzej poszedł skrótem, a ja wybieram ścieżkę dla słabych. Ale wiecie co, mam wszystko jakby w kurtce, w kieszeni trzymam. Telefon, kamerę. Trochę się cykam, chociaż ta siatka jest gęsta. Więc myślę, że no nic takiego by się tutaj nie wydarzyło. Ale wolę nie ryzykować. Po co się stresować na urlopie? Piękne są te widoki. Ciekawe, czy dla was to nie jest nudne. Ale ja chodzę w kółko i się zachwycam. Dotarliśmy na samą górę. I tak prezentują się widoki. Oho. Mój bobasek już na siateczce. Fajnie? Ekstra. Ten cię poczekam. Czuję się jak sierota jakaś. Nie, no to jest nienormalne, żeby po czymś takim chodzić. O, ja pierdolę. To jest wbrew ludzkim instynktom. No to na środek też. No to się odwróć. Jakoś mi się tak. Ja się bezpiecznie czuję przy tej rurce. Tak. Patrzymy, co jest na dole. Chodź, sztuki. No dawaj, dobra, idę. Idę, Andrzej, idę. Chodź. Dobra, nie było tak źle. Teraz już bym weszła. Jak już raz się przejdzie, to jest łatwiej. Oh, ścieżka już za nami, za nami. Lecimy teraz na ten Skybridge, czyli 720 metrów wiszącego mostu. No, będzie ciekawie. Kasik, jak się czujesz? Spoko. Tak? Wyszliśmy właśnie na ten mościk. To jest one way ticket, ale właśnie ktoś próbował wracać. Ciekawe, czy uda się ludziom wyjść. W sensie? To się buja. No, bez kitu, czuć. Trochę się buja, no. To mniej więcej wygląda... Pokaż, jak to wygląda przed nami. Patrzcie, idziemy sobie po czymś takim. Tup, tup, tup. Ciekawe, jak będzie na środku. Na środku powinno chyba być najbardziej bujająco, co? Pewnie tak. Na razie idziemy w dół, potem będziemy szli w górę. Z tej strony jest ładniejszy widok. No, wygląda to naprawdę super. Ale mówię, tak nawet nie mam takiego lęku wysokości. Jak jest takie coś tak solidnie zabudowane, ta podłoga jakby się nie ugina. Fajnie, że tutaj dookoła są te barierki i ta siatka, w sensie tak... Jest gdyby pewnie, nie? Gdyby to było drewniane, to bym nie weszła. Albo te... No, ale zobacz, Katalinka jest taka gruba. Z górki było łatwiej. A jak wrażenie? Pod górkę trochę trudniej, ale bardzo fajnie. No. Dużo ludzi się cofa. Co jest z nimi nie tak? Wszędzie było napisane, że idzie się w jedną stronę. Czytajcie, ludzie, czytajcie. Idziemy tam, a potem jest taka ścieżka edukacyjna w lewo i dojdziemy tam, gdzie zaczęliśmy. I potem czeka nas kolejka. Kolejka! Zdobyliśmy most. Teraz będziemy zdobywać górskie ścieżki. Powiem wam, że tak jak się chodzi, to kurde gorąco. Andrzej zdjął bluzę. Ja zdjęłam kurtkę. Nie, no jak nie wieje, to jest ciepło. No to prawda. A tu w sumie wydawałoby się, że będzie chłodniej, bo jest tylko 15 stopni. No ale wiecie, ruszamy się. Także tak, są tabliczki. Będziemy za nimi podążać, żeby wrócić na miejsce startowe. Andrzejku! Tak, chciałam ci tylko pokazać widzom. Jak tam? Spoko. Przeszliśmy 100 metrów, a ja już umieram. Nie, no, przesadzam.
Nie, a tak serio nie jest tak źle, ale Andrzej mi przypomniał, jak cudownie mi szło, kiedy szłam na morskie oko i jest mi trochę smutno. Ciężko jest żyć bez kondycji, moi drodzy. Ciężko. Zobaczcie, jak tu stromo. I w ogóle, jakie wielkie są te drzewa. Andrzejku, jak ci się maszeruje? Super. Spoko jest ta dróżka, no. Tak w sumie, poza tym początkiem, to tak raczej na płasko się idzie. No i pogoda jednak spoko. No, to prawda, bo na początku chcieliśmy, żeby było trochę cieplej, ale pewnie byśmy się ugotowali. Tak jest w sam raz. No. Dotarliśmy, ruszyliśmy o stamtąd. Musimy jeszcze tylko zejść tędy w dół. Nie, no nie idziemy tędy w dół, chyba tam naokoło, co ty? To nie wygląda, jakbyśmy mieli tu schodzić, Kasiu. Gdzie naokoło? No tam i pewnie tamtędy wyjdziemy. Nie tędy? No, ja bym powiedział, że to nie jest tędy do schodzenia, wiesz? A widziałam, że ludzie tędy schodzili, dlatego tak pomyślałam. No ale okej. W każdym razie już prawie jesteśmy. I tam też jest ta nasza kolejeczka, no, którą będziemy wracać. Jednak idziemy na skuśkę. Bo z nas leniwe buły są. Trzeba iść pyta tam daleko, żeby iść tutaj na wprost. Więc wolimy zejść tędy. Powolutku, moi drodzy, powolutku. I damy radę. Tak, trawką jest gitarka. Za nami mamut. Widać go? O, tam. Zjechaliśmy, słuchajcie. Niestety nie nagraliśmy tego dla was. Jak się jedzie, to trzeba trzymać rączki na hamulcu, a w zasadzie jak chcecie zahamować, to ciągniecie do siebie, a jak chcecie jechać dzidakita ogień, to musicie to cały czas jakby wbijać w podłogę, więc trzeba korzystać z rączek i pan powiedział, że nagrywać można tylko wtedy, kiedy mamy przypięte GoPro, a my GoPro mamy, ale w domu. Nie ze sobą. Było ekstra, naprawdę powiem wam, że czadersko trochę. Raz albo dwa wydygałam i nawet przyhamowałam. Andrzej mówi, że jechał kita ogień cały czas. Tak, Andrzejku? No. Jak tak ci się podobało? Super było. Poprzednim razem, jak jechaliśmy, to było nas chyba czterech, czy nawet więcej, sześciu nas było, nie? No. I w połowie trasy już dojechaliśmy do ludzi, którzy zjeżdżali przed nami i hamowali. Już się nie dało jechać szybciej, potem te wagoniki same hamują, żeby się nie zderzyć, nie? Ale było kozacko i mamy fajne zdjęcia, kupiliśmy je. Zaraz tak, zobaczycie. Trzeba było zabulić 14 ziko chyba, tak? Tak, za zdjęcie na maila, ale były za zdjęcie fajne, na maila, można było też wydruk, ale wzięliśmy sobie na maila, wiecie, wydrukujemy i sobie w takim formacie, w jakim będziemy chcieli. Andrzej wygląda kozacko, bo jedną ręką trzyma sobie czapeczkę, żeby mu jej nie zwiało. Ekstra. No. To co, idziemy do auta? Lecimy na parking, pewnie tak. Coś zjemy i potem i ruszamy do Polski. Tak. Much later. Dzień dobry się z Państwem. Jak widać, jestem już w swoim biurze. Także tak, jest wtorek, drugi dzień pracy. Pracy jest sporo, ale nowa energia jest, akumulatorki naładowane. Także tak, jak będziecie mieli okazję być gdzieś tam w okolicy Śląska, czy tam Wrocławia, czy Katowic, czy tak jak możemy byliśmy trochę bliżej granicy, gdzieś tam w ulicach Jastrzębia, to bardzo polecam. Mam tę ścieżkę w obłokach. Było mega fajnie. Zresztą tak jak widzieliście. Także mega polecajka. A tymczasem cóż. Przyszedłem się z wami pożegnać. Także pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, jeśli macie jakieś fajne miejscóweczki w tamtych okolicach, które warto zobaczyć. I do zobaczenia.